Pętla Wojciecha Jerzego Hasa. Analiza roli dźwięku w mieszkaniu Kuby. Pętla jest debiutem fabularnym Wojciecha Jerzego Hasa, zrealizowanym we Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych w 1957 roku. Kuba, bohater filmu, to alkoholik, który próbuje podjąć walkę z nałogiem. W jego rolę wcielił się Gustaw Holubek. Warstwa dźwiękowa, stworzona przez Bogdana Bieńkowskiego, wchodzi w bliskie relacje z montażem, oświetleniem, pracą kamery czy scenografią, współtworząc nowe znaczenia i wspomagając narrację filmową. Akcję filmu rozpoczyna pozakadrowy efekt dźwiękowy bicia zegara. Kuba stoi w zupełnym bezruchu, jakby czekając na rozpoczęcie wybijania godziny ósmej. Jest ranek. Mężczyzna musi doczekać późnego popołudnia, kiedy jego narzeczona Krystyna ma go zabrać do lekarza po tabletki Antabus, mające pomóc w walce z nałogiem. 8. Krótko po słowie 8 rozlega się ostry dźwięk dzwonka do drzwi. Odgłos dzwonka wyraźnie zaskakuje Kubę. Mężczyzna nie spodziewa się gości. Szybko chowa gazetę i naszyjnik do szuflady. Zasłania swoim ciałem szufladę, jakby mając świadomość, że przez przeszklone drzwi ktoś może zobaczyć, co robi w swoim mieszkaniu. Ściany i drzwi mieszkania nie dają schronienia przed skrzypcami. Pojadę tam później. Instrument fałszuje, działa drażniąco na Kubę i czyni wnętrze mieszkania nieprzyjaznym. Przyniosłam ci gazety. Tutaj jest kawa, zrób sobie kawę. Powinieneś się czymś zająć, Kuba, i nie myśleć o tym wszystkim. Krótko po wyjściu Krystyny, spokój Kuby znów zostaje zakłócony. Słyszymy pukanie do drzwi. Sąsiad, obserwując mieszkanie Kuby, doskonale wie, że mężczyzna jest już sam. Nie przeszkadzam? Proszę. Nieźle się pan wczoraj zabawił, panie Kubuś. Już gotowe. Tutaj podcerowałem. Tylko w tle wciąż słychać grę skrzypiec, która jest obecna w pierwszych 15 minutach filmu niemal nieustannie. Pod koniec rozmowy z krawcem głośno rozbrzmiewa dzwonek telefonu. To ja nie będę zabierał czasu. Do widzenia. Jest to kolejny efekt akustyczny, który nieoczekiwanie pojawia się w przestrzeni mieszkania i denerwuje Kubę. Kuba wreszcie zostaje w mieszkaniu sam, choć na upragniony spokój i samotność nie może liczyć. Zdaje się, że będzie lało. W nocy pewnie padało, co? Nie wiem, w noc nie wychodziłem. Nie wychodziłeś? Byłeś w domu? W domu. To niemożliwe. Nie piłeś wczoraj? Nie. Wszystko, zarówno rozmówcy, jak i otoczenie, zdaje się przypominać mężczyźnie o alkoholu, o którym tak bardzo chciałby zapomnieć. Chyba się uda, co? Telefon dzwoni w mieszkaniu kilkukrotnie. Uniemożliwia Kubie odcięcie się od znajomych i spokojne przeczekanie w domu do popołudnia. To ty, Kuba? Dzień dobry, Złotko. Mój kochany, nie masz pojęcia, jak się diabelnie cieszę. A co się stało? Dzwonił do mnie Janek, mówił, że przestajesz pić. Tematy rozmów prowadzonych przez telefon krążą wokół problemów alkoholowych Kuby, co staje się dla niego trudne do zniesienia. Antabus, autobus, muszę sobie zapamiętać, no to cześć. Antabus, autobus. Sygnał zajętości utwierdza widza w przekonaniu, że linia telefoniczna, pomimo próby jej przerwania, wciąż działa. Odgłos telefonu nakłada się na dźwięk skrzypiec, tworząc interesującą kakofonię dźwięków. Z zewnątrz słychać brzdęk szkła, który zwraca uwagę Kuby.
Charakterystyczny zaśpiew mężczyzny zbierającego butelki współgra z melodią skrzypiec. Kolejny dzwonek telefonu sprawia, że następuje nawarstwienie dźwięków. Warstwa audytywna pętli nieszablonowo wykorzystuje technologiczne możliwości lat 50. XX wieku. Istotnie uzupełnia narrację prowadzoną przez obraz i przyczynia się do budowania opresyjności przestrzeni w mieszkaniu. Kuba nie wytrzymuje natłoku bodźców. Dźwięki zmuszają go do ucieczki z mieszkania. Za ich sprawą nadmiernie pobudzane są zmysły bohatera pętli, co ostatecznie doprowadzi go do tragedii.